dzisiaj na finałowym koncercie Lata z Radiem wykonamy polską muzykę filmową i to tę najpiękniejszą, najlepszą, myślę, że tę, którą wszyscy kochamy i znamy. Przede wszystkim tylko i wyłącznie polskie utwory, a jeśli chodzi o kompozytorów, to Wojciech Kilar, Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, Krzesimir Dębski i jeszcze mamy coś w zanadrzu. To jest dosyć chyba wyjątkowa sytuacja, że cała orkiestra gra plenerowy koncert. Jak to wygląda od takiej strony, żeby właśnie organizacyjnie to wszystko zadziałało? To prawda, rzadko się nam zdarza grać w plenerze. No organizacyjnie to oczywiście to jest tak jak z pojedynczym muzykiem, tylko razy 70 to trzeba przemnożyć i mniej więcej tyle z tym jest pracy, co z jednym muzykiem, tylko pomnożonym przez 70. Oprócz tej muzyki filmowej, którą dzisiaj będziemy mogli usłyszeć i którą gra orkiestra, też dzisiaj wyjątkowy dzień, bo premiera nowej płyty. Tak, to jest nasza pierwsza płyta pod nową nazwą, ponieważ pod koniec maja wróciliśmy do starej naszej nazwy i teraz występujemy dla Państwa jako Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, a to jest pierwsza płyta wydana pod tą nazwą z muzyką kompozytorów polskich XVIII i XIX wieku. Wśród tych kompozytorów wybraliśmy chyba 6 najwybitniejszych: Jan Engel, Józef Elsner, Stanisław Moniuszko, Juliusz Zarembski, Maksymilian Einert i Karol Kurpiński oczywiście. A co jest takiego wyjątkowego w tej płycie? Coś, co sprawi, że właśnie koniecznie słuchacze powinni taką płytę nabyć, posłuchać? Jest po prostu piękna. Jest naprawdę piękna. To są naprawdę piękne melodie, piękna muzyka. To są nagrania, których dokonaliśmy w ciągu ostatnich 4 lat. Zarówno studyjne, jak i te z naszych koncertów, które gramy w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Wszystkie, cała płyta pod dyrekcją Michała Klauzy. No i też chyba wypada wspomnieć, że jest solistka nasza, pierwsza flecistka Jagoda Krawczewska, która też na tej płycie tutaj ma swój udział. Serdecznie zapraszam.